Witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na magazyn miejski. Trwają prace przy realizacji dużej powiatowej inwestycji finansowanej w 70% z Funduszu Dróg Samorządowych. To droga Głobikowa-Braciejowa. Aktualnie odbywa się przebudowa drogi Łabuzie-Południk-Kamieniec. Prace projektowe tej drogi rozpoczęły się w styczniu ubiegłego roku. Pracownicy starostwa napisali wniosek o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. W marcu otrzymaliśmy pozytywną decyzję tutaj pana premiera odnośnie zaakceptowania tej drogi do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na wiosnę tego roku rozpisaliśmy przetarg. Przetarg wygrała firma Eurovia i w maju przekazaliśmy plac budowy. Wyłoniona w przetargu firma Eurovia Polska S.A. rozpoczęła inwestycje pod koniec czerwca. Trzeba było zorganizować ruch objazdy, uzyskać wszystkie zgody i pozwolenia. Pierwsze prace były związane z, to były tak zwane prace ziemne, czyli zebranie poboczy, pogłębienie rowów, zebranie tego humusu. To zostało zakończone już akurat na tym odcinku w ubiegłym tygodniu. Teraz firma przeniosła się na odcinek od szkoły w Głobikowej w kierunku Kamieńca. Teraz wykonywane są prace związane z utwardzaniem poboczy, przygotowaniem podłoża pod pierwsze warstwy asfaltu. W kolejnym etapie, w przyszłym tygodniu, jak wykonawca tutaj zapewnia, będą już rozpoczęte prace związane z budową chodnika, czyli krawężnikowanie, osadzanie krawężników, a następnie pierwsze warstwy podbudowy właśnie asfaltowej. Wszystko wskazuje na to, że inwestycje uda zakończyć się wcześniej, choć była rozpisana na 2 lata. Ja się cieszę i dziękuję ze swojej strony firmie, że nie tylko pracuje zgodnie z harmonogramem, ale ten harmonogram wyprzedza, bo plan jest taki, że obydwa odcinki, czyli odcinek tutaj Południk, Szkoła i Szkoła Kamieniec, uda się zrealizować w tym roku. To bardzo ważna droga prowadząca do Ropczy z Jasła, a także Krajowej A4. Firma Eurovia Polska S.A. realizuje zadanie za 5,5 miliona złotych. Na Dębickim Placu Solidarności odbyły się uroczystości związane z powstaniem Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność. Uroczystości zorganizował Zarząd Regionu Małopolski z delegaturą dębicką pod przewodnictwem Waldemara Cieśli. W obchodach wzięli udział także władze miasta, władze powiatu dębickiego, poseł Jan Warzecha, działacze zakładowej komisji NSZZ Solidarność. To, co nasi poprzednicy wywalczyli, nieraz jest zapominane, nieraz to jakoś tak łatwo koło tego przechodzimy. A te czasy, gdzie oni działali 40 lat temu, były naprawdę ciężkie, naprawdę poświęcali się dla nas, można powiedzieć, bo teraz mamy wolną ojczyznę, mamy możliwość wyboru pracy, mamy możliwość wyboru zakładu, możemy swobodnie przemieszcza się po całej Europie i myślę, że nawet dla uszanowania tego wszystkiego powinniśmy jakoś podchodzić z refleksją do tamtych czasów. Cały czas, powiem tak, pielęgnujemy te idee. Chcemy, żeby nie zapomnieć o tych ideach, ale niestety niekiedy zdarza się to, że nie mamy tej jedności, tak powiem. To widzimy i w polityce, i w Polsce, jak to się dzieje, że jednak ta jedność gdzieś się rozeszła i tego nam potrzeba, żeby zjednoczyć ten kraj. I to są nowe wymagania dla Solidarności. Solidarność powinna tutaj łączyć, a nie dzielić. Uroczystość i modlitwę poprowadził ksiądz prałat Józef Dobosz, kapelan dębickiej Solidarności. Po modlitwie przyszedł czas na wspomnienia. 40 lat temu, latem 1980 roku, na terenie całego kraju doszło do strajków, szczególnie w dużych zakładach na Wybrzeżu, na Lubelszczyźnie, także na Śląsku. Było to spowodowane niewątpliwie podwyżkami cen żywności. W wyniku tej fali strajków przedstawione zostały przez komitety strajkujące postulaty i 30 sierpnia
1980 roku strona rządowa zaakceptowała te postulaty, czyli ten najważniejszy postulat, a więc powołanie niezależnych związków zawodowych. 30 sierpnia, jak wspomniałem, miało miejsce podpisanie takich porozumień w Szczecinie, dzień później w Gdańsku i 3 września w Jastrzębiu. A zatem ta data, 31 sierpnia, a więc święto ustanowione w 2005 roku, święto wolności i solidarności, to początek, to nawiązanie do tamtych wydarzeń, ale przede wszystkim oddanie hołdu tym, którzy pracownikom, którzy wówczas stanęli do strajków, a które w efekcie doprowadziły do odzyskania niepodległości. Na koniec uroczystości delegacje samorządów, działaczy NSZZ Solidarność i parlamentarzystów złożyły kwiaty pod krzyżem na placu Solidarności w Dębicy. W Muzeum Regionalnym w Dębicy można oglądać zrewitalizowaną wystawę z okazji setnej rocznicy bitwy pod Komarowem. Zanim wystawę udostępniono zwiedzającym, wszystkich powitał dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy Jacek Dymitrowski, a zarazem członek oddziału Dębickiego Związku Piłsudczyków, koła, które zawiązało się w Dębicy pół roku temu. Głównym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy poświęconej 9. Pułkowi Ułanów Małopolskich, który w 1918 roku został sformowany w Dębicy. Pułk zapłacił straszliwą cenę, tracąc ponad 1/3 swojego stanu osobowego, walcząc w słynnej bitwie pod Komarowem, ostatniej wielkiej bitwy kawalerii XX wieku, gdzie udało się zatrzymać i następnie pokonać pierwszą armię konną Budionnego podczas wojny polsko-bolszewickiej. Tablica została ufundowana przez Związek Piłsudczyków RP, oddział w Dębicy, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej, Miasto Dębice i osoby prywatne. Dyrektor muzeum podziękował wszystkim darczyńcom, a także osobom, które swoje rodzinne pamiątki z tamtych czasów przekazały na wystawę. Przez ostatnie lata pozyskaliśmy sporo pamiątek dotyczących historii kawalerii dębickiej, oddziałów, które przed wojną tu stacjonowały, 9 pułku, 20 pułku, 5 pułku. I potem właśnie te pamiątki chcemy tutaj pokazać ludzi z tym związanych i dlatego też ta wystawa będzie troszeczkę inna. Poza tym zrobiliśmy przy okazji małą wystawę poświęconą udziałowi Dębiczan w czasie wojny właśnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. I to chcemy pokazać i myślę, że będzie to ciekawe dla wielu osób, które przyjdą i zobaczą coś nowego. W związku z rocznicą Muzeum Regionalne przebudowało kawaleryjską część stałej wystawy garnizonowej. Dodatkową pomoc w tworzeniu wystawy Muzeum Regionalne otrzymało od powiatu dębickiego. Kupiliśmy i poprzez pierwsze liceum ogólnokształcące przekazaliśmy 2 mundury z epoki, to znaczy uszyte od nowa, ale wzorowane oczywiście na tamtych czasach, mundury ułanów, które można dzisiaj w tej ekspozycji oglądać i bardzo się cieszymy, że mieliśmy okazję w tak choćby niewielkim stopniu się przyczynić do tego, żeby nasi mieszkańcy mogli zobaczyć, jak wyglądała jak wyglądały te mundury, no i też przez to poznać historię naszej ziemi i tego, jak nasi dziadkowie i mieszkańcy naszego powiatu się ubierali, kiedy szli walczyć z wrogiem, który napadł na Polskę. Na wystawie można obejrzeć m.in. salę poświęconą 9. Pułkowi Ułanów Małopolskich, 20. Pułkowi Ułanów imienia króla Jana III Sobieskiego, 5. Pułku Strzelców Konnych, 13. Samodzielnemu Batalionowi Saperów. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.